Potwierdzenie obietnicy danej Abramowi. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 14 i 15 werset. Kłótnia i idące za nią rozstanie nie zaszkodziły nic a nic duchowemu stanowi Abrama. Wręcz przeciwnie, raczej umocniły w nim niebiańskie zasady, którymi się kierował, oraz życie wiary w jego duszy. Rozjaśniły jego drogę i uwolniły go od towarzysza, który spowolniał jego krok. Tak więc Abramowi cała ta przykra sytuacja posłużyła tylko ku dobremu i przyniosła mu obfite błogosławieństwo. Nie zapominajmy nigdy tej poważnej, ale i pocieszającej prawdy, że każdy człowiek musi prędzej czy później zająć swoje własne stanowisko wobec Boga. Wszyscy, którzy biegną, nie będąc wysłani, w ten czy inny sposób zrezygnują i zawrócą do tego, czego się kiedyś wyrzekli. A ci, którzy rzeczywiście zostali powołani przez Boga i na nim polegają, pozostaną na prostej ścieżce przez Jego łaskę. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Tak mówią przypowieści Salomona, 4 rozdział, 18 werset. Myśl o tym zachowuje nas w pokorze, czujności i modlitwie. A tak, kto myśli, a tak, kto mniema, że stoi, niech patrzy, niech baczy, niech uważa, aby nie upadł. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 12 werset. Bo oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ewangelia według Łukasza, 13:30. Abstrahując od właściwego proroczego znaczenia słów, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, Ewangelia według Mateusza 10:22, możemy powiedzieć, że zawierają one poważną moralną zasadę. Niejeden okazały statek, opuszczając port, obiecywał pasażerom cudowny rejs, ale sztormy, fale, skały podwodne i mielizny spowodowały, że pomyślnie rozpoczęta podróż skończyła się tragedią. Mówię tutaj oczywiście jedynie o służbie i świadectwie wierzącego, w żadnym razie nie o jego przyjęciu przez Boga i wiecznym zbawieniu w Chrystusie. Oto niech Bogu będą dzięki, oto niech Bogu będzie za to chwała, nie należy w żadnej mierze od nas. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że zbawienie niezależne od nas. Jeśli jesteśmy uratowani, już jesteśmy raz na zawsze uratowani. Więc zbawienie, niech Bogu będzie za to chwała, nie zależy w żadnej mierze od nas, lecz od tego, który powiedział: ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 28 werset. Czyż nie spotykamy czasami chrześcijan, którzy obierają drogę szczególnej służby lub składania świadectwa, sprawiając wrażenie, że zostali do tego powołani przez Boga i po krótkim czasie dają za wygraną? Czyż nie spotyka się aż nazbyt często takich, którzy wyznawszy pewne szlachetne zasady swojej działalności, która nie została im powierzona przez Boga lub której następstw nie odważyli wystarczająco w Jego obecności, na koniec sami im zaprzeczają? Są to bardzo smutne przypadki i powinniśmy strzec się przed nimi. Osłabiają wiarę wybranych i dają wrogowi prawdy powód do kpin, do żartów, do bluźnierstw. Każdy powinien otrzymać swoje powołanie do służby od samego Pana i przez Niego zostać do niej przygotowany. Wszystkich, których Chrystus powołał do służby, choćby i najcięższej, zachowa w niej.
gdyż jeszcze nigdy nie wysłał on nikogo na front bez starannego ekwipunku. Natomiast gdy biegniemy, nie będąc posłani, o, to nie tylko my sami będziemy musieli któregoś dnia przyznać się do naszej głupoty, lecz stanie się ona widoczna również dla naszego otoczenia. Zależy mi na tym, aby każdy czytelnik Słowa Bożego dobrze mnie zrozumiał. Nikt nie powinien stawiać siebie za wzorzec sługi szczególnego formatu. Byłaby to głupota i obłuda. Zadaniem nauczyciela jest przedstawiać wykład Słowa Bożego, a sługi wykonywanie woli Pańskiej. Nawet jeśli to wszystko rozumiemy i prawidłowo rozróżniamy, powinniśmy obliczyć koszty, zanim weźmiemy się za budowanie wieży lub zanim wyruszymy na wojnę. O tym mówi m.in. Ewangelia według Łukasza, 14 rozdział, 28 werset. Stosując się do tych pouczeń, uchronimy się przed nieporozumieniami i odstępstwem, jakie nierzadko mają miejsce pośród nas. Bóg powołał Abrama z Ur do Kanaanu i dlatego prowadził go podczas całej podróży. Gdy Abram ociągał się w Haranie, Bóg czekał na niego. Gdy udał się do Egiptu, Bóg zadbał o sprowadzenie go na właściwy tor. Gdy powstała kłótnia i rozłam, Bóg zatroszczył się o niego tak, że Abram mógłby powiedzieć wraz z Dawidem: jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Księga Psalmów 31:19. Nic nie stracił przez ten spór, nadal miał swój namiot i swój ołtarz. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz, jak mówią nam m.in. wersety w okolicach 18 wersetu. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, 18 werset. Lot wybrał Sodomę. Abram szukał i znalazł wszystko w Bogu. W Sodomie nie było ołtarza i wszyscy, którzy idą w jej kierunku, szukają wielu rzeczy, ale z pewnością nie ołtarza. To nie serca przepełnione uwielbieniem i czcią dla Boga, lecz miłość do świata kierują ich kroki do Sodomy. To nie serca przepełnione uwielbieniem i czcią dla Boga, lecz miłość do świata kierują ich kroki do Sodomy. A taki jest ich koniec, gdy osiągną swój cel. I możemy tu zadać pytanie, a jaki jest ich koniec, gdy osiągną swój cel? Słowo Boże zapewnia z całą powagą. Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę, dosłownie pustkę do ich dusz. Księga Psalmów 106:15.